Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj trochę inna sceneria. Dzisiaj w kawiarni uznałem, czy też uznaliśmy, tu Berci też pomysł był w zasadzie, żeby zmienić scenerię do tego filmu, więc jest troszeczkę inaczej. I jakby nie przedłużając, zaczniemy sobie na odpowiadanie na zadane pytania pod ostatnim filmem, więc jedziemy. A może zaczniemy od tego, co wam obiecałem. Ile to mnie kosztowało? Moi mili, według moich obliczeń, a obliczenia wyciągnąłem po prostu z konta bankowego, całe szkolenie wyniosło mnie 142 584 zł. Dużo? No, dużo tak naprawdę. Ale z tego, co się dowiedziałem od innych szkolących się, powiedzmy, na podobnym poziomie co ja, to ci ludzie zapłacili bardziej bliżej 200 tysięcy, więc ponoć dałem tanio. Więc no, punkt widzenia od punktu siedzenia. Dla mnie to jest mnóstwo pieniędzy i taka kwota wyszła mi z obliczeń, a ta kwota zawiera całe moje szkolenie razem ze składkami aeroklubowymi, które opłacałem, żeby mieć troszkę tańsze latanie. Natomiast ta kwota nie zawiera noclegów i dojazdu, bo to jakby gdzieś tam się płaciło po bookingach, Airbnb, albo gdzieś w ogóle w hotelu się coś załatwiało, więc no, to jakby wypadło z tych obliczeń, bo ciężko to tak wyłapać na koncie bankowym, a łatwo było mi wyłapać po prostu przelewy do aeroklubu, do wszystkich szkół, w których płaciłem. Więc taka kwota wyszła, więc tam coś tam jeszcze trzeba by dołożyć za noclegi i spanie. Natomiast nie sądzę, żeby to była nie wiadomo jak duża kwota i wielce zmieniała cokolwiek. Całe szkolenie trwało u mnie ponad 5 lat. No i co wam mogę powiedzieć ciekawego na temat jeszcze tej kwoty? Że ta kwota już jest dzisiaj nie do osiągnięcia, bo w czasach, kiedy ja robiłem różne rzeczy, to wszystko było tańsze, stawka godzinowa za latanie było tańsze. Teoria ATPL, którą robiłem, była znacznie tańsza, bo ja jeszcze płaciłem chyba 4000 zł za teorię ATPL, za ten kurs, a dzisiaj to już jest około 8 albo jeszcze więcej, także zwyżki są bardzo duże w ostatnich czasach. No i raczej bym szacował, że dzisiaj to trzeba ponad 200 kafli raczej dać. No musiałbym się w sumie bardziej zastanowić i policzyć po obecnych cenach, co i jak kosztuje, ale dzisiaj ta kwota już jest nie do osiągnięcia. Czy to dużo, czy mało? No jak już powiedziałem, dla mnie dużo. Z innej perspektywy może to być mało. Niektórzy się pytają, jak zapłaciłem, jakim cudem zapłaciłem tak mało, więc to mogę powiedzieć, że robiłem wszystko no, po prostu gdzie się da taniej. A taniej nie znaczy, że najtaniej. Czasami taniej jest po prostu bliżej. Więc większość rzeczy robiłem w moim lokalnym aeroklubie tutaj u siebie w Zielonej Górze, w Przylepie dokładniej. Tam robiłem większość rzeczy. Część rzeczy robiłem w Poznaniu. I ostatnie takie szkolenia, już tam no multi-engine i tak dalej, robiłem pod Bydgoszczą w Adrianie. Mała przerwa. Zapomniałem dodać, że oprócz tego, że no wiadomo, że można finansować to samemu albo próbować drogą publiczną przez jakieś szkoły, to są też różne programy operacyjne, jakieś unijne, nieoprocentowane pożyczki i tak dalej. Niektórzy z tego korzystają, więc jak ktoś poważnie myśli o lotnictwie i o finansowaniu tego jakimiś tam swoimi siłami, to można próbować znaleźć właśnie taki program. Niektórzy u nas w Aeroklubie właśnie z takiego programu korzystają. Dobra, to jedziemy teraz z pytaniami. Felipe, na jakim samolocie chciałbyś aplikować, mieć szkolenia, w sensie A320 czy Boeing 737-800, bo na tym się chyba szkoli. Wiesz co, obojętnie na jakim. Znaczy A320, Boeing 737-800 Max i tak dalej. Generalnie te serie samolotów są dla mnie jakby tożsame. Do Boeinga mam trochę większy sentyment, może dlatego, że mój pierwszy lot w życiu był właśnie Ryanem i to było na Boeingu, ogólnie zawsze lubiłem ten samolot. No ale Airbus ma stoliczek do jedzenia, no wiadomo, nie, więc ogólnie oba te samoloty są dla mnie w sam raz. Jakby się dało, to byłbym szczęśliwy, latając na jednym, jak i na drugim. Czy w przyszłości chciałbyś mieć dłuższe loty większymi samolotami, czy może zostać na tych mniejszych? Nie, raczej średniodystansowce. 737, A320, 21 to są raczej te maszyny, w które bym celował. Long haul'e, jakieś dłuższe loty, to nie jest to, co bym chciał robić. Czy kiedy będziesz latał in real life, to czy nadal będziesz latał na symulatorach? Wydaje mi się, że tak. Generalnie lubię symulatory i sobie zaczynam przypominać, jak się uruchamiałem FS-a. Także mam taki zamiar. Zobaczymy, co życie przyniesie, ale zamiar mam. Jedziemy dalej. One World. Jaki etap szkolenia teoretycznego, praktycznego był dla ciebie najtrudniejszy?
Pomijając część teoretyczną, jeśli chodzi o ATPL-a, no to IR-ka. IR-ka, tam było najwięcej takiej dodatkowej wiedzy do nauczenia się. I pomijając już takie praktyczne rzeczy, które zda się z WACIM-a, gdzieś tam się je zna, no to na przykład, nie wiem, jak się robiło choćby holdy, prawda? No to wpisuje się do FMC holda i tak się tego holda robiło gdzieś tam na sieci. A dopiero na ITPL, na teorii, później na IR-ze to się praktykowało. Coś takiego jak metody jakby wejścia w ten holding, tak? Mamy direct, mamy offset, czy też teardrop, no i mamy ten paralel. Także trochę nowych rzeczy doszło, czy robienie briefingów i tak dalej, i tak dalej. Było to coś nowego, natomiast wiedza z WACIM-u naprawdę była bardzo przydatna w szkoleniu IR-owym. Jakie spostrzeżenia pojawiły Ci się w trakcie całej drogi do ATPL-a? Czy coś zrobiłbyś inaczej? Czy zrobiłbyś coś inaczej? Wiesz co? Chyba nie. Ta droga, którą przeszedłem, wydaje mi się być optymalna. Na przykład pod tym względem, że multi-engine, IRME, takie uprawnienie robiłem drogą trochę naokoło, bo robiłem najpierw na single engine, później robiłem konwersję, ale była to droga, przynajmniej w czasie, kiedy to robiłem, wyraźnie tańsza. U mnie przede wszystkim zaważyła część finansowa. Chciałem zaoszczędzić najwięcej, jak się dało, no bo tej kasy nie było zbyt dużo, prawda? Natomiast gdybym miał hajs, mówiąc tak wprost, to poszedłbym drogą troszkę krótszą. Przede wszystkim robiłbym większość rzeczy pewnie gdzieś bliżej siebie, zwłaszcza te ostatnie części, niż tam gdzieś pod Bydgoszczą. I robiłbym od razu IRME, no bo byłoby szybciej, prawda? No ale wybrałem drogę, gdzie jest taniej, a nie szybciej. Jakie masz rady dla przyszłych kandydatów ubiegających się o licencję liniową? No licencję liniową to tak jeszcze za mocno powiedziane, bo ja mam tak zwanego frozena, to tak umownie się nazywa, więc taką typową liniową, tak się dostanę do linii, no to wtedy może bym miał coś więcej do powiedzenia. Co mogę powiedzieć dla takich kandydatów, którzy gdzieś myślą o tej liniówce? No da się, jakby jestem na to żywym dowodem, że da się do tego momentu dojść, chociaż no nie ukrywam, że jakby życie sobie pod to też ułożyłem trochę, czyli nie pchałem się w dodatkowe zobowiązania. No o tym może powiem później, bo będzie takie pytanie zbliżone do tego. Bogu 806. Gratuluję, mam te same obawy, sam niedawno zacząłem PPL kilka dni temu po skończeniu 33 lat, więc podjąłem decyzję o zrezygnowaniu z etatu, odpalenia swoich oszczędności. Teraz dorabiam sobie w branży lotniczej na zlecenie na czwarte etatu, żeby było za co jeść. Rzuciłem się w Vir Aviation ASAP, bo to już nie ten wiek, na rozdrabianie się, jeżeli marzeniem od zawsze jest latanie zawodowo, no i zobaczymy. I tutaj trzymam mocno kciuki za Ciebie. Sobie wziąłem ten komentarz, bo kurde, szanuję w opór. Ja zacząłem, jak miałem lat 30, teraz mam lat 35. Więc no nie, wcale nie, ja się nie czuję staro, ja się czuję w ogóle mentalnie na, nie wiem, 28, nie, powiedzmy. Czuję się młodo, nie czuję się staro, absolutnie, zresztą to nie jest stary wiek, ale rozumiem, jak zacząłeś w wieku 33, no to będziesz się spieszył, rozumiem to jak najbardziej i szanuję w opór, bo naprawdę ogromnie wyszedłeś teraz ze swojej strefy komfortu, trzymam kciuki. Kalbom, kiedy long haul? Nie wiem, ja nie przepadam za longami. Parę razy gdzieś tam na streamie się trafiło, że się zrobiło i nie wiem, jak będę miał kilka dni, nie będę miał co ze sobą zrobić, to wtedy zobaczymy. Może się zrobi tego long haula. Matys, ile masz lat? No to powiedziałem przed chwilą, lat mam 35 w tej chwili. Adi, która licencja była dla Ciebie najtrudniejsza do zrealizowania? Domyślam się, że ATPL. Czy masz jakieś rady z perspektywy człowieka, który przeszedł tą drogę najlepiej, jak przygotować do ATPL? Dzięki, gratulacje. No dzięki. Jeżeli chodzi o teorię, może o teorii powiem, do ATPL-a, no to jak ja robiłem, to było 6 sesji maksymalnie można było wykorzystać w ULC-u, żeby zdać teorię. I ja sobie wymyśliłem, że postaram się zdać w 4 sesjach, góra 5, żeby mieć jeszcze taką sesję rezerwową. I uważam z mojej perspektywy, że to jest całkiem dobra droga, bo zdałem sobie w 4 sesjach i jak masz takie 2 sesje luźne na wykorzystanie na jakieś tam przypadki, to tak psychicznie jest po prostu łatwiej to ogarnąć. Więc moja rada jest taka, żeby sobie jakąś sesję zostawić na wszelki wypadek, a nie wszystko rozkładać sobie na wszystkie sesje. Na jakim typie samolotu chciałbyś latać w liniach? No tak w zasadzie do pierwszego pytania bym się mógł odnieść. Airbus A320, 21, Boeing 737, 800 Maxy. Raczej w te celuję typy. Oczywiście na starcie ja nie będę marudził, bo wiadomo, nie? Na starcie wezmę, co mi dadzą, żeby się tylko dostać. Jan, za stary to ile ty masz lat? To jest błędne myślenie.
To już o wieku powiedziałem, ale przejdźmy do pytania. Powiedz o wszystkich etapach szkolenia, ile za co zapłaciłeś oraz gdzie to zrobiłeś. To jest kilka pytań, więc sobie będę pauzował troszeczkę. No, powiem tak. Już tak nie pamiętam, ile za co dokładnie dałem, pomijając tą ogólną kwotę, którą podałem na początku filmu. Pamiętam, że PPL chyba kosztowała 22,5 tysiąca. Teoria do ITPL-a, kurs przygotowawczy chyba 4 tysiące w tamtym czasie. No i później to się jeszcze dalej rozbijało. IR-ka trochę zjadła. Później multi-engine, konwersja do IR-ME, MCC, JOC, UPRT jeszcze było takie szkolenie. No i oczywiście sam ULCI też w opłatach trochę pieniędzy zjadł, chociażby w opłatach za przeprowadzenie egzaminów, nie tylko za wydanie licencji, nie? No i co jeszcze dochodzi? No kwestia dojazdu gdzieś i przenocowania, także takie rzeczy. Ale ile co dokładnie, to ci teraz tak no, nie powiem. Które etapy były dla ciebie najtrudniejsze i dlaczego? To tak gdzieś już poniekąd wspomniałem, raczej część IR-owa, jeśli chodzi o taką dużą ilość nowej wiedzy. Natomiast tak ogólnie, jakby ktoś zapytał o najcięższą, najtrudniejszą część szkolenia, nie wiem, praktycznego, to powiem wam, że chyba jak PPL-ka się zaczynało, przede wszystkim musiałem pozbyć się nawyków z symulatora. Miałem złe nawyki z symulatora i trzeba było je wyeliminować, żeby później już dobre nawyki przenosić w drugą stronę. Kolejna część jakby tego komentarza. Opowiedz o swojej rutynie i jak zorganizowałeś się do nauki i realizowania kolejnych etapów, jak łączyłeś to z pracą i życiem. No i to jest bardzo dobre pytanie, bo rutynę to miałem taką, że jak robiłem jakiś przedmiot, to upierałem się, żeby minimum te gdzieś, nie wiem, przerobić z różnych tam jakichś baz takich treningowych i tak dalej, przynajmniej po tych 100 pytań, 100 zadań jakichś zrobić. Czasami przedmiot był łatwiejszy, bardziej gdzieś na przykład teoretyczny, to odpalałem sobie lot, czy to offline'owo, czy wacimowo, i ten samolot sobie leciał, jak on sobie leciał, jakąś dłuższą trasę, to robiłem sobie pytania. I tak sobie radziłem. Jak miałem jakieś kryzysy, to odpalałem sobie na YouTubie jakieś filmiki z kokpitu, żeby się tam gdzieś zmotywować, żeby to jakoś szło. Z pracą. Z pracą było tak, że trzeba było skądś pieniądze wziąć, więc często dorabiałem po godzinach, żeby to jakoś pociągnąć. No i rezygnowało się z innych rzeczy. Jeżdżę do dzisiaj starym, kilkunastoletnim samochodem i pasuje mi to auto, ale wiecie mi, o co chodzi, że jakby z pewnych rzeczy się rezygnuje, żeby coś innego osiągnąć, nie? Teraz łapię w tej chwili trochę takiego oddechu finansowego, bo chwilowo skończyły się te wydatki, oczywiście do czasu, aż nie trzeba będzie odnawiać nowych uprawnień, więc jeśli nie dostanę się w najbliższym czasie do linii, no to pierwszy wydatek mnie czeka w grudniu, bo badania lotnicze, a później, kilka miesięcy później będzie mi meple wygasał, więc trzeba będzie go przedłużyć, no i gdzieś coś tam znowu trzeba będzie wydać kasę, ale to i tak już nie będzie ta skala, co do tej pory. Jak z twoim angielskim, jak uczyłeś się i na ile zdałeś IKO? IKO w tej chwili mam na czwórkę, liczę, że następnym razem będzie na piątkę, ale ta czwórka jest ważna jeszcze przez parę lat. Zaczynałem od Super Memo, taki internetowy jakby kursik z dostępem płatnym, znaczy raz się to kupowało i się ma dostęp po prostu, przynajmniej jeszcze mam dostęp. Do tego znalazłem sobie lektorkę, z którą ćwiczę raz w tygodniu, po godzinie. Pogadamy o różnych rzeczach, jakby nacisk kładę na to, żeby przede wszystkim mówić w miarę płynnie. Niekoniecznie gramatycznie, gramatykę też mi przemyca, ale nacisk jest taki, żeby mówić płynnie dla mnie. I teraz jeszcze chciałem zapisać się właśnie na Discorda, bo są Discordy z językiem angielskim, że tam można sobie po sieci pogadać z randomami, więc sobie jeszcze w tą stronę chcę pójść. I ostatnia część tego komentarza, no i o tym, no i trochę o tym, gdzie masz zamiar aplikować, jakie linie, jakie typy najbardziej cię interesują, tylko nie mów, że weźmiesz cokolwiek, co dadzą, bo wiadomo, pytam preferencje, no więc wezmę cokolwiek, co dadzą. Wiesz co, na tą chwilę to złożyłem aplikację do Ryana, do Wizera, będę aplikował do lotu, i jeszcze kilka linii, tak sobie będę jeszcze wybieram. Nie będę tu wybrzydzał. Generalnie będę składał do różnych i zobaczę, gdzie jakiś odzew będzie. Teraz też wiem, że jest zły czas trochę, bo taki no, okres zimowy to wydaje mi się przynajmniej, że bardziej to ruszy tak na wiosnę, może przed wiosną, zaraz zobaczymy. Owdan, do jakiej wymarzonej linii chciałbyś się zatrudnić? Wiesz co, przede wszystkim chciałbym pójść do linii, do low costu, który wraca codziennie do domu. To jest dla mnie ważne, żeby wrócić codziennie do domu, żeby nie wyjeżdżać gdzieś na tygodnie, gdzieś poza kraj. I bardzo chciałbym trafić do Wrocławia, nie?
Oczywiście wiadomo, że różnie jest. No, dobrze będzie, jak to będzie Polska, nie? Jak to się mówi, ale fajnie, jakby to był Wrocław tak docelowo. Więc jaka tam nie jest? W tej chwili Wizz Ryan ma bazy, Wrocław, ktoś tam jeszcze, musiałbym się zorientować, nie? Ale to są takie chyba dwie popularniejsze linie, czy jedne z większych, które operują w tym mieście. Maciej, Benek czy Airbus? Chartery czy jednak zwykłe linie? Czy Benek czy Airbus, to jak już mówiłem wcześniej, obojętnie. Chartery czy zwykłe? Wiesz co, chyba bardziej zwykłe. Znaczy nie mam nic przeciwko charterom jakoś, bo one mają fajne kierunki egzotyczne, takie ciekawe destynacje, ale chyba bardziej zwykłe linie. Wydają mi się być, nie wiem, może to jest błędne myślenie, może te chartery, nie wiem, nie mają żadnych jakichś kłopotów, bo chodzi mi o taki okres zimowy, czy te chartery, no jakieś latają, nie? Bo ludzie latają przecież do ciepłych krajów zimą, ale wydaje mi się, że jakoś te zwykłe linie bardziej regularnie latają. To jest tylko takie wyobrażenie, więc nie bierzcie tego tak na poważnie. Anonymous. Na co twoim zdaniem zwrócić uwagę podczas całego okresu nauki, przygotowania od PPL-a do ATPL-a? Nie boisz się o swoje zdrowie w przyszłości czy tej utraty licencji? I to jest bardzo dobre pytanie. Jeśli chodzi o tą część pierwszą, to w zasadzie już się wypowiedziałem o tym uczeniu się, ale właśnie, co ze zdrowiem? Uważam osobiście, że dobrym wyjściem z tej sytuacji jest mienie czy też posiadanie jakiegoś drugiego fachu. Ja pracuję nadal jako programista, więc to jest taki mój fach. Jakby się coś wydarzyło, nadal mogę w tym zawodzie pracować. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że przynajmniej w programowaniu, jak zatrzymasz się w miejscu, to w ogóle wypadasz z rynku. No ale powiedzmy, że gdzieś to się tam da nadgonić, mam nadzieję, przynajmniej doświadczeniem. Czyli mam jakiś fach taki rezerwowy i uważam, że to jest dobre podejście, bo na przykład pilot liniowy dla mnie to jest ta sama ranga, co lekarz albo prawnik. Dla mnie to jest taka topka. Osobiście, oczywiście możecie się z tym nie zgadzać. Dla mnie to jest właśnie ten poziom. Tyle, że jest obarczony właśnie bardzo dużym ryzykiem zdrowotnym, bo jak coś tam się, nie wiem, wydarzy niewielkiego, powiedzmy, no to nadal tym prawnikiem czy lekarzem można być. A jak pilot nie spełni gdzieś tych norm, no to wypada w ogóle z rynku i jest ciężko. Chyba, że gdzieś na instruktora do symulatora, nie wiem, może go wezmę w tą stronę, ale no właśnie kwestie zdrowotne to jest coś, czego się człowiek obawia. Ja bardziej obawiam się o wzrok. No wzrok na razie jest ok, jest korygowalny, nie? Aczkolwiek no nie wiem, co będzie za, nie wiem, 5 lat na przykład, nie? Jak tam z oczami, czy będzie trzeba laserowo poprawiać, czy nie. To jest gdzieś takie moja obawa, ale to zawsze jest jakaś obawa, że się wypadnie z rynku. I am Tobi. Jak się przygotowujesz do rekrutacji? Rekrutacje są kilkuetapowe. Refleks, jakieś głupie pytania od HR. Opowiedz o tym, co wiesz. Zatrzymam się na tym, bo tutaj I am Tobi napisał w sumie dwa takie komentarze większe. Wiesz co, na razie brałem udział w jednej rekrutacji online do jednej z linii. No, jak się przygotowuję, biorę swoje papiery z ATPL-a, swoje notatki przede wszystkim, próbuję sobie poprzypominać ciekawe rzeczy, jakieś takie istotne, gdzie mogliby mnie przyłapać. Nie, w sumie tyle. Za mało tego przeszedłem, żeby tak odpowiedzieć sensownie na to pytanie. Za jakiś czas może będę więcej mógł powiedzieć. Z czego musiałeś zrezygnować, żeby zostać pilotem? Tutaj poniekąd jakby częściowo wspomniałem chwilę wcześniej. Z czego zrezygnowałem? Z wakacji, nie wiem, z jakiegoś lepszego samochodu, powiedzmy. Znaczy teraz na wakacje już gdzieś tam się poruszam, nie? Że to tam, żeby nie było, że ja w ogóle siedzę cały czas w domu. Nie, ale te początkowe szczególnie etapy, no to nigdzie się nie jeździło praktycznie. Na pierwszy raz w życiu z biurem podróżnym pojechałem 2-3 lata temu. W życiu w ogóle. Więc no gdzieś tam się z tego rezygnowało. No i przede wszystkim brałem dużo pracy dodatkowej, no bo to też człowiek nie chce żyć, wiecie, tak po minimach, tylko w jakimś tam komforcie. Więc brałem sobie pracę dodatkową po godzinach i nierzadko pracowałem do nocy. Także tak to wyglądało, albo i w weekendy, nie? Gdzieś to się tam próbowało pogodzić i teraz powiem wam, że po tym wszystkim to odpoczywam psychicznie, bo jakby nie musisz tego robić, nie? Szukam sobie tam gdzieś pracy, nadal sobie mam swoje takie, powiedzmy, zlecenie główne w moim obecnym zawodzie i odpoczywam psychicznie, że już tak, wiecie, bo się w tamtym okresie czułem wręcz wypalony zawodowo, nie? Jak będziesz spędzał czas za sterami autopilota? No, dobre pytanie. Na początku to będę się jarał jak dziecko i oglądał wszystko, co się dzieje za oknem i na przyrządach. Więc jak już się dostanę i trochę polatam, to wtedy może trzeba by wrócić do tego pytania. Jakich pomocy naukowych używałeś do zdania ATPL-a? Kursy językowe, baza pytań, kanały na YouTubie. Wiesz co, ze szkoły mojej, jeszcze z kursu przygotowawczego do ATPL-a, ja tam miałem taką baskę do klikania.
i dali mi online'owy dostęp do różnych książek. Także to była taka moja baza do uczenia się. Oczywiście kanały na YouTubie różnych pilotów, Kapitan Joe chyba się nazywał. Też miał swoje triki, różne patenty, jak coś tam sobie wykminić. Także tak, jak najbardziej. Z kursów językowych to wspomniałem, że super memo sobie robiłem. Aktualnie mam lektorkę, raz w tygodniu się z nią zdalnie spotykam i sobie dyskutujemy na różne tematy. U mnie był ten problem, że jak ja byłem w takim wieku szkolnym, no to w mojej miejscowości był ogromny nacisk na język niemiecki, którego nie używam i który praktycznie poszedł w zapomnienie. Nie pamiętam już prawie nic po niemiecku, poza jakimiś podstawowymi zwrotami. A uważam, że dużo lepiej bym na tym wyszedł, gdybym miał angielski. Teraz ten angielski, pochłania mi trochę czasu i pieniędzy, ale czuję się coraz swobodniej w tym, na tyle swobodnie, żeby zdać egzaminy i żeby swobodnie rozmawiać z ludźmi. Bardzo liczę na to, że IKO-5 będzie następnym razem. Który duży samolot MFS ma najlepiej odzorowany kokpit wraz ze wszystkimi działającymi przyciskami? Nie wiem, w moim odczuciu to jest PMDG-737 i Fenix A320, ale to jest odczucie. Ja nie latałem tymi samolotami w realu, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu. Za szybko zadane pytanie. Wiele kanałów aktualnie wstrzymało filmy z symulatorów. Czy znasz i polecasz jakieś treściwy? Nie znam. Znaczy przynajmniej z polskiego podwórka w ogóle tak. Bo ja tak powiem wam, że poza tym, że sam streamowałem, to jakoś nie interesowałem się szczególnie pozostałymi kanałami, także nie mam wam nic takiego konkretnego do polecenia z tych, co streamują, bo znam parę kanałów, ale one chwilowo gdzieś tam też przerwę mają, a nie wiem, co mam ci teraz nawet polecić. Sam wracam do streamowania niedługo, także zapraszam do mnie. W co lubisz inwestować? Czym najbardziej interesujesz się w tej kategorii? Jeżeli masz na myśli inwestowanie w formie takich, nie wiem, papierów wartościowych czy w tą stronę, no to jeszcze przed PPL-ką bawiłem się na giełdzie papierów wartościowych. Miałem tam wtedy akcję CD Projektu i wyszedłem na tym całkiem dobrze. Od razu mówię, że to nie jest poradnik inwestycyjny i taki disclaimer, inwestowanie to można stracić wszystkie swoje pieniądze, to już powiem to na głos, ale wtedy bawiłem się na CD Projekcie, właśnie na giełdzie swego czasu. A później, jak zaczynałem już to szkolenie lotnicze, to ściągnąłem wszystkie pieniądze z moich takich właśnie miejsc, bo potrzebowałem tej kasy na szkolenia. Dzisiaj to bardziej przerzucam lokaty z jednego banku do drugiego, w zależności gdzie jest jakiś procent, ale jak gdzieś odetchnę finansowo, to może wrócę do jakiegoś inwestowania, bo ważna rzecz w inwestowaniu, nie inwestujesz pieniędzy, które są swoimi oszczędnościami. Nigdy tego się nie robi, bo można naprawdę zdestabilizować swoje życie. Inwestuje się pieniądze, które można stracić, jakkolwiek to nie brzmi, ale chodzi o takie kwoty, żeby ich utrata nie wytrącała waszego bezpieczeństwa finansowego. I jeszcze lecimy pytanie od I'm Tobi. Dużo się mówi o pracy na pasażerskich. A co z samolotami cargo? To jakoś mniej przyjemna praca? Potrzeba dodatkowych uprawnień? Czy bierzesz je pod uwagę? I dlaczego nie? wiesz co? Ja z tego, co słyszałem od pilota cargo, ale to jest tylko jedna osoba, więc to nie musi być reguła. To, co mi ta osoba opowiadała, on pracował w kurierce, właśnie dla firmy kurierskiej latał, to mówił, że latają głównie w nocy i to jest męczące po dłuższym czasie. Z jednej strony wygodniejsze, bo łatwiej slot dostać i tak dalej, nie, w nocy, ale ciągle w nocy latasz, to też nawet nic sobie nie poglądasz za okno tak konkretnie. Wolałbym jednak pasażerskie. Ale wiecie, to co lubi. Cargo nie robi awantury na pokładzie też, nie? Z drugiej strony, tak jak na przykład czasami z pasażerami. Ale wolałbym jednak z pasażerami latać. Chyba bardziej by mnie to jarało, czy cieszyło. Czy miałeś jakieś złe nawyki z symulatora, na które zwracam ci uwagę? Tak, wspominałem częściowo o tym wcześniej, że właśnie te nawyki przenosiłem do PPL-a. Głównie mało używałem nóg, a dużo machałem sterem. I to był taki właśnie nawyk, że się tym sterem machało, a nóg prawie nie używało. Szybownicy szczególnie wiedzą, o co chodzi. Także taki był nawyk. Ruseczek, serdeczne gratulacje. Mam pytanie, czy robiłeś to prywatnie? Jeśli tak, to gdzie? Jak nauczyłeś się angielskiego? Bo to też bardzo ważna sprawa. Jak ty to robiłeś? Dobra, to angielskim to już mówiłem. W zasadzie odpowiedziałem na to pytanie, ale jakby powtórzę. Przede wszystkim PPL-ka u mnie w Aero Klubie, CPL-ka też. ITPL Teoria była w Poznaniu w Smarcie i pozostałe rzeczy jak MEPL, IRME, MCC, JOC, UPRT było w Adrianie. Taka ciekawostka, Adrianę odkryłem trochę przy okazji, między innymi dzięki któremuś z was, ktoś kiedyś w komentarzu mi napisał pod filmem chyba o zawodowej licencji,
że polecę Adrianę. I wtedy tak mówię, kurde, no w sumie. I zacząłem szukać, szperać. I rzeczywiście oni mieli w tamtym czasie, jak się szkoliłem, mieli właśnie fajną ofertę. I potrafili mi to ułożyć tak, że to szło w miarę tak ciągiem, że nie musiałem tam jeździć nie wiadomo ile razy, nie? I było też gdzie u nich przenocować, także zadowolony w opór jestem z Adriany, ale też oczywiście z mojego aeroklubu tutaj, bo tutaj dużo fajnych ludzi poznałem, którzy też mnie prowadzili, mentorują mi. Do dzisiaj mam kontakt z niektórymi instruktorami, gdzieś tam sobie się wymieniamy, co tam u nas. Lotnik. Przede wszystkim gratuluję. Jak twoja rodzina na to wszystko się zaopatrywała? Ja na wakacje planuję zacząć PPL i jeśli się w tym odnajdę, to będę chciał iść dalej w tym kierunku. A przeszkoda jest w postaci otoczenia. Kiedy? A po co ci to? Na co ci to? Czy też tak miałeś? Tak, tak miałem. Oczywiście nie z każdej strony. Nie chcę tutaj wymieniać, tak wiecie, personalnie, bo rodzina moja też to ogląda. Kto wie, to wie. Ale część mojej rodziny bardzo wspierająca, a część mówiła mi, a po co ci to, a na co ci to, dokładnie to samo słyszałem, nie? Po co ci tyle pieniędzy wydajesz, dom byś lepiej zainwestował, wiesz, takie próba zarządzania czyimiś pieniędzmi, tylko nie swoimi, nie? To jest coś, co niektórzy bardzo przeginają, bardzo lubią robić, zarządzać nie swoimi pieniędzmi, mnie to naprawdę denerwuje. Także w opór w to poszedłem i teraz jestem naprawdę z siebie zadowolony. Ostatnie pytanie od Tomka. Jak uczyłeś się angielskiego? Co można zacząć robić przed pójściem na szkolenie? No i tutaj ten angielski bardzo często się powtarza, nie? Czyli ja robiłem kursiki w necie Super Memo, znalazłem sobie lektorkę taką raz w tygodniu do pogadania. No i właśnie ten Discord chcę wypróbować. Więc ten Discord chcę sobie go dodać taki zagraniczny, żeby sobie z ludźmi po prostu tak posiedzieć i pogadać o dupie maryni. Ja myślę, że to może być bardzo rozwojowe. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, której nie mówiłem wcześniej. Mianowicie jest taki plugin do Chroma. Nie pamiętam teraz jego nazwy. Najwyżej ktoś mi przypomni, może na streamie. Jest taki plugin, który wstawia wam napisy na YouTubie i w Netflixie jednocześnie w języku angielskim i polskim. Że macie dwie linie, nie? Także to jest gdzieś też fajne, może fajnie język podszlifować i ogółem otaczać się językiem angielskim, czyli nie wiem, używam jakiegoś programu, to nie przełączam go na język polski, tylko w angielski, żeby łapać ten język tak przy okazji, rozumiecie? Patrzycie na coś, używacie jakiegoś programu i przy okazji mózg sam się gdzieś tam uczy. To wszystkie pytania, które mam od was. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Jeśli coś pominąłem, no to zapraszam do komentowania pod tym filmem. No i zostawcie łapkę w górę, wiadomo. Chciałbym też podziękować właścicielowi tej kawiarni, bo w tym właśnie chciałem w innym miejscu nagrać i właściciel się zgodził. Pijemy kawkę w tej chwili w kawiarni Al Angolo, także tutaj w Zielonej Górze przy ulicy Francuskiej. Tam chyba więcej mam tych punktów. Od razu mówię, że to nie jest reklama, po prostu to jest taki jakby wyraz mojej wdzięczności, że zgodzono się na nagrywki w takim miejscu. Jest to całkiem spokojnie, nikt nam nie przeszkadza. Także bardzo dziękujemy za to. No i chyba to wszystko. Zapraszam na mojego Patronite'a, zapraszam na moje social media, na Instagram i tak dalej. Także Filek TV, ukośnik socjale. Wsio! Zapraszam na najbliższy stream, wkrótce go ogłoszę i dzięki za tą podróż przez tyle lat, że jesteście ze mną. Niektórzy z was od początku mnie wspierają w tym, co robię. No i zobaczymy, co życie przyniesie dalej. Czy się gdzieś dostanę, czy się nie dostanę. Także bądźcie ze mną i w miarę możliwości postaram się was update'ować w tym temacie. Dziękuję wam bardzo. Cześć.